Hej, tu Bartek z Road Racing. Za godzinę z kawałeczkiem rozpoczynają się wiosenne Mistrzostwa Polski, czyli Ślężański Mnich. Wyścig ten tradycyjnie otwiera sezon kolarski w Polsce. Emocje spore, oczekiwania spore. A jak będzie? Życie pokaże, bo takie jest kolarstwo, tu się wszystko może zdarzyć. No cóż, ja mam jeszcze trochę roboty przed całym wyścigiem. Muszę rozdać stroje. Producent dostarczył je na ostatnią chwilę, ale dostarczył. I zaczynamy tą zabawę. Do zobaczenia w dalszej części filmu. Siema, chciałem Wam przedstawić naszą nową kolarkę, Sonię Cięciel. Spotkaliśmy się przypadkowo podczas nagrań do filmu w Rzeszowie. Nie miałem okazji z nią tam długo rozmawiać, bo była zajęta swoim rowerem, składała go, szykowała na sezon. Nic nie mówiła o swoich osiągnięciach kolarskich, z którymi jak miałem okazję się zapoznać, to zrobiły one na mnie duże wrażenie. A dużo takich zestawień widziałem, bo w taki sposób są przyjmowani kolarze do roadracing.pl i są u nas i mistrzowie Polski, jest wszystko, ale żeby jedna osoba w ciągu jednego sezonu wygrała wszystkie najważniejsze wyścigi w Polsce i zawsze było to miejsce pierwsze, to widziałem po raz pierwszy. No i później po krótkim rozeznaniu, bo mam się kogo zapytać, znam masę kolarzy, no ludzie potwierdzali, że Sonia jeździ na bardzo wysokim poziomie, wyróżnia się poziomem sportowym, wygrywa, oto i Sonia. Dzień dobry. Dzień dobry. Sonia, kiedy zaczęła się, jak zaczęła się Twoja przygoda z kolarstwem, ale tak od początku? Moja przygoda z kolarstwem zaczęła się, jak z tatą poszłam na rower, jak miałam, nie wiem, może 8, może 7 lat. Później się zapisałam do klubu, jak miałam lat 12 w Gorzowie Wielkopolskim. W tym Gorzowie jeździłam 4 lata. Później ta przygoda szybko się skończyła, bo też zaraz wyjechałam do Szwecji. Tam nie trenowałam dość długo. W ogóle? W ogóle nic nie robiłam. Ile miałaś przerwy? No, takie 10 lat. Wow. No i później znów, trochę się tak obraziłam na rower też. I później znów wsiadłam na ten rower w tym 2018 chyba roku, na początku. No i tak to się zaczęło na nowo. To prawda, że ten powrót do roweru zaczął się przez Zwift? Tak. Tak, dokładnie. I też przez mojego tatę na nowo. Bo wsadził do takiego roweru stacjonarnego pomiar mocy, odpalił mi Zwifta i mówi: patrz jak fajnie, nie musisz wychodzić. Dzieci tu się bawią, a ty możesz sobie jechać na rowerze. Ja mówię: super. No i tak się zaczęło na nowo. Okej, okay. I wróciłaś przez Zwifta, ale czas jakiś później przyszły pierwsze wyścigi szosowe. Tak. To było, ja zaczęłam jakoś tak w lutym i mój tato w maju wziął mnie na wyścig, który ma 140 km i powiedział: Sonia, jesteś super przygotowana, przejedziesz to. No i rzeczywiście przejechałam, no przepłaciłam to strasznie. Zdrowiem? No dojściem do siebie przez tydzień, ale objechałam, wiedziałam, że... Skąd ja to znam, ja mam tak po każdej serce. Zresztą pamięć mięśniowa jest taka, że po prostu w kilka miesięcy no, byłam w stanie z nimi jeździć bez problemu. I... Okej, okay, tam była cała seria wyników, Tour de Pologne, Mistrzostwa Polski Masters Amatorów. Ty też chcesz mieć tytuły w obu zawsze tych wersjach tych mistrzostw? To było tak, że odwołali Mistrzostwa Górskie Masters, które miały być organizowane, nie chcę teraz... skłamać, ale gdzieś w Przysietnicy. W Przesiece? Łukawica, coś takiego. A Masters to nie w Przesiece, no, dobra. No właśnie, ale tam mniej więcej na tej trasie, gdzie była Elity w tamtym roku, ten sam wyścig. Jednak to nam odwołali i jest taki wyścig dla amatorów i służb mundurowych, zawsze organizowany. We wrześniu. Tak, koło przez pana Kucapa, koło. Kozutory. A wiesz, że pan Kucap przed tą kamerą też kiedyś już stał? Pozdrawiamy. To jest organizator wyścigu, którego my mega podziwiamy, bo on potrafi wyścig zorganizować praktycznie samodzielnie. Tak. To jest niesamowity gościu. Jestem bardzo profesjonalny. Tak, naprawdę. I ogarnia wszystko, jest. Fotofinish robi smartfonem.
Tak, nie ale potrzebuję pomiaru czasu. Ja byłam na niejednym wyścigu, gdzie był pomiar czasu, wszystko było profesjonalne i ludzie nie potrafili podać wyników, bo im się pomieszał w systemie. Mhm. A on zawsze Pan to Wiesiu jest... ma zawsze wszystko ogarnięte. Tak, naprawdę. Wygrywałaś wyścigi na płaskim, wygrywałaś wyścigi w górach. Które z tych wyścigów bardziej lubisz? Czy lubisz mieć takie góry konkretne jak na Podhalu, czy takie hop-hopki jak w Sobótce? Nie, ja na takich górach, naprawdę górach ładnych, to lubię jeździć, podziwiać widoki. Ale nie się ścigać. Ale nie się ścigać. Ja lubię taki teren pofałdowany. No w płaskim też są, na płaskim też sobie poradzę. Poradzę. Ja muszę Wam powiedzieć, bo tu Sonia się nie będzie chwalić, ale ja widziałem dzisiaj jej akcję na Garncarskiej. Oglądaliśmy to z Tomkiem Kiedysiem, no, czyli ekspertem, zawodnikiem, który w Polsce w wyścigach elity wygrał praktycznie wszystko. Był trenerem U23. No i mówi, że on nie widzi reakcji tej grupy w ogóle. Jak Sonia poszła gazem, to po prostu był efekt, przewaga się zwiększała i tak pojechała do mety. Także tak wyglądał dzisiejszy Twój wyścig. Okej. A jakie plany na ten rok startowe? Bo tego widzowie Road Racing jeszcze nie wiedzą, ale mniej więcej, co byś chciała zaliczyć? Nigdy się nie ścigałam w tym ZTC, tam pod Warszawą, w tych rejonach. To myślę, że na pewno to się zaliczy, kilka tych wyścigów. A co z Mistrzostwami Świata na szosie? Myślisz o tym? Tak, myślę, że jak najbardziej, z tym, że już no, kwalifikacje nam odeszły niestety tutaj w Polsce, które mamy. Do Austrii ale, trzeba się karmić. Tak, albo do Austrii, albo na Słowację, czy gdzieś tam jeszcze Tego słowackiego wyścigu nie znam. Wiem, że nasi kolarze jadą do Austrii, a na Mistrzostwa Świata jedziemy jako ekipą Robles. Ale jeszcze jest możliwość zakwalifikowania się jako mistrz Polski. Tak? Jest Masters. Dzikie karty rozdaje ten i jest... No to tam się wybieramy. Dla mnie to może być wielka przygoda, żeby coś takiego zobaczyć, jak z rozmachem takie imprezy są organizowane. Trzech kolarzy walczy o kwalifikacje. Romek, Kamil i Tomek, którego przed chwilą poznałaś. I myślę, że to będzie mega przygoda. Na to, że TC też się chcemy wybrać parę razy. A na południu Polski coś? No może. Małopolska? Myślę, że tak. Myślę, że na pewno jakiś tam wyścig. Zahaczymy. Nie wiem, tych wyścigów jest, jak tak spisałam kalendarz, to po prostu w ciągu tych dwóch dni, sobota, niedziela, to nie wiadomo na jaki jechać, bo jest taki wybór i to zawsze tak spontanicznie w tym sezonie będzie tak spontanicznie. Będę miała ochotę, to pojadę. A słuchaj, jeśli chodzi o gravel, to rozumiem, że jesteś tym zainteresowana, tymi naszymi trzema wyścigami. Tak, jadę. Ja Ci szykuję rower. Dokładnie. To nie jest nic nowego, nie czuję się tu jakoś mega wyróżniona. Na moim rowerze ścigał się Kamil, wygrał, Tomek, wygrał. Nie nakładaj mi takiej presji, ale właśnie nie, zrobię ja tylko... wszystko, ale mam nadzieję, że przyniesie mi szczęście. Nie chcę presji, tylko mówię, że ta sytuacja, że na moim rowerze ktoś tam się ściga, nie jest nowością. Nie? O to mi chodziło bardziej. No. Dobra, to jeszcze nie koniec. Jeszcze coś się chciałem Ciebie zapytać. Zwift. Czy w tej zimy też jeździłaś na Zwifcie sporo? Nie. Nie? Nie. A z jakiego powodu? Z takiego powodu, że się ścigałam 2 lata temu na Zwifcie, ścigałam się rok temu na Zwifcie. Zmęczenie materiału. I już trzeba coś zmienić. Nie można po pierwsze ciągle robić tego samego. Zresztą też no, trochę więcej spędziłam czasu na tej siłowni w tym sezonie, w sensie w tej zimy. Mamy super trenera, takiego personalnego, wie jak podejść też do kolarza, jak zmusić do wysiłku. Ile siadasz ze sztangą? Robiłaś z jakimiś dużymi obciążeniami? Ja robiłam, ale ja nawet nie wiedziałam, ja nie chciałam nawet wiedzieć ile tam jest, bo by mnie to zdemotywowało. Wiem, że pierwszy raz jak podeszłam do sztangi, a przede mną z jego zajęć wyszła dziewczyna troszkę mniej ważąca ode mnie i on mówi, że ona podnosi 10 kg więcej. Mówi, to ty nie podniesiesz, ja mówię, kurczę, dobra. No i tak powoli też szliśmy tam. A wiesz co, tak... Ale już robię więcej, jak zaczynałam siłownię, nie, to robiłam 3 pompki. Teraz już robię 10 to w małym palcu, także... Okej. Z tymi przesiadami u kolarzy to nie jest tak, że kolarze przysiadają jakieś mega ciężary, może torowcy, sprinterzy tacy potężni to tak, ale sprinter, który w wyścigach etapowych jeździ, na przykład Marcel Kittel, on miał treningi ze sztangą 80 kg, to ja jak przysiadam 80, ja tego w ogóle nie czuję. No nie, starczy. Nie są to wielkie ciężary, chodzi bardziej o dynamiczne wstanie z tą sztangą. Dokładnie. I to nie chodzi o to, żeby się tam niszczyć i wyjść z takimi nogami z siłowni. Tak. Szczególnie w przypadku kobiet. No dokładnie.
chcemy być szczupłe. Tak jest. Okej, Sonia, i ostatni temat. Ridley Polska sprowadza z Belgii dla Ciebie limitowaną edycję Ridleya Noah Fast. Tak się składa, że jest to rower w kolorze stroju, koszulki. I będziemy kręcili o nim również jakieś materiały, no żeby też pokazać, czy ten rower nadaje się do jeżdżenia dla kobiet i jak się w tym będzie spisywał na wyścigach. Są różne filozofie, niektóre firmy robią specjalne rowery dla kobiet, większość firm tego nie robi. Zobaczymy, jak to siądzie z tym Ridleyem. No dokładnie, ja nie wiem, na różnych rowerach jeździłam. Nie, jakby jak jest topowy rower, to bez różnicy, czy to jest chyba dla kobiety, czy dla mężczyzny. Jak wiesz co, na świecie tak jest, dokładnie. Wiele dziewczyn jeździ na Specializedach, które tarmac to jest tarmac, nie ma dwóch wersji. Jest jedna, ścigałaś się na tarmaku. Tak. Ścigasz się teraz na pięknym skocie, którego przedstawiłaś na Instagramie. Tak jest. Zabawiłaś się w recenzję sprzętu, lekkie. Cięższy niż kot. Nie, on jest też bardzo, bardzo lekki, także mega jest lekka maszyna. Lekki, jest aero, co przetestowałam już, jest strasznie sztywny. Na każdym zjeździe robił koma, to chyba o czym świadczy. Ja myślę, że to świadczy przede wszystkim o Twojej odwadze. A no też, trochę też na pewno. Akurat w naszym klubie bardzo dobrze zjeżdża mój brat. Był 14 na świecie na zjeździe z Alp US. Tam było 30 tysięcy ludzi na segmencie. No tam się długo zjeżdża. Długo się zjeżdża, no i szybko się zjeżdża. I miał też komy w Dolomitach z prędkościami z całego zjazdu średnimi rzędu 78 na godzinę. No, to trzeba się umieć złożyć. No, ja podziwiam, bo uważam, że w kolarstwie można wytrenować podjazd, ale nie widziałem jeszcze przypadku wśród kolarzy, żeby ktoś się wytrenował z jazdy. Albo zjeżdżasz, albo nie zjeżdżasz, bo to jest w psychice dużo leży. Okej, ale ja nie chcę gadać, bo wywiad jest z Sonią i ją chciałem przede wszystkim Wam przedstawić. Sonia mieszka bardzo daleko od siedziby Road Racing, na drugim końcu świata, ale może na niektórych, no na pewno na niektórych wyścigach będziemy się widywali, taki jest plan i zawsze jakiś materiał nakręcimy. Oraz tak będziemy jest. Wam relacjonowali, jak sobie radzi Ridley. Dokładnie. Okej, bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego w Road Racing. Dawaj, dawaj, dawaj! Gaz, gaz, gaz! Dajesz, dajesz, dajesz! Dajesz, dajesz! Nabijaj, jak było dzisiaj? Szybko bardzo, 42 km na godzinę średnia, także wydaje mi się, że mój najszybszy w nich w każdym razie. No to na pewno. A sytuacja w samej grupie? Ktoś uciekł? Z tego co wiem, to była 6-osobowa ucieczka. Próbowałem gonić, współpraca na chwilę się zawiązywała, potem się rozjeżdżało i tak szło to w kółko. Także albo ktoś tam, kto uciekał, był bardzo mocny. Miał swoich ludzi w grupie, albo po prostu ludzie nie byli do końca świadomi, że jest faktycznie ucieczka z przodu. Nie no, to chyba wiedzieli. No nie, ja też nie wiedziałem. Tak, bo będąc na środku grupy, takie zamieszanie? Później się dowiedziałem, że jest ucieczka. No, jakoś że coś tak, odjechało z przodu. Tak, tak, bo był bardzo duży peleton. No myślę, że połączenie tych wszystkich sektorów, znaczy na nas M3, nie dzieląc na kategorie, na dystanse. Podniosło jeszcze poziom rywalizacji. Tak, tak, no było nas 140 osób w peletonie, także mega. Zanim dotarłem do czuba peletonu, no to trochę, Trochę czasu zajęło. Trochę czasu to zajęło i trzeba było walczyć, żeby być w tym przodzie faktycznie. Krzysiu, a powiedz mi, na Miękinie przyjeżdżasz? Tak. Na Miękinie przyjeżdżasz. Myślę, że tam będzie ciekawie. Ostatnie twoje wyścigi za Kawalera. Tak. Na szosie chyba ostatni. Ostatni już tak, koniec? Tak, nie, bo Żmigród to akurat będzie moje kawalerskie, także nie pogodzę. No, ja bym nie chciał tego oglądać, no, godzenia kawalerskiego z wyścigiem. Tak, tak, mogłoby to się źle skończyć. Dokładnie. Ale... Okej, gratuluję i szukam innych chłopaków. Dobrze, dzięki. Cześć. Mam okazję zrobić wywiad z kolarką z Krakowa. Jak widać, kolarka specjalizuje się w jeździe po górach, po figurze. Powiedz mi proszę, jakie plany dzisiaj na wyścig elity?
pierwszy start w elicie w moim życiu, więc no, nowa przygoda. Zaczynamy nowy rozdział. Co ma być, to będzie. Ścigasz się, widzę, intensywnie. Gdzieś tam zerknąłem na twoje social media. Czy ta trasa to trochę nie za małe góry jak dla ciebie? No, góry zdecydowanie za małe, ale nowe doświadczenie. No i trzeba otworzyć sezon. Twój team Rowmix z Krakowa to też ogromna drużyna, w której ścigają się zarówno kobiety, jak i mężczyźni, prawda? Bo kojarzę z niego tego kolarza takiego wkręconych w włosach małego. Dokładnie. Tak jest, to właśnie ta ekipa. Czyli co? Ten wyścig wymaga też dosyć dużej siły i umiejętności przetrzymania na płaskim. Jak sobie z czymś takim radzisz? Przede wszystkim umiejętności technicznych. Technicznych, dokładnie. I okłady w peletonie, tego na pewno. Zobaczymy, wciąż się tego uczę, bo jestem dość młodą zawodniczką, nie wiekiem, ale młodą doświadczeniem, bo to będzie dopiero mój trzeci sezon. Widziałem, że zajmowałaś się wcześniej na poważnie siłownią. Tak, trójbój siłowy, stamtąd się wywodzę. Kiedyś byłam trochę większa i silniejsza. No i właśnie uprawiałam trójbój siłowy. I powiedz mi, akurat to mnie bardzo interesuje, bo ja jako młody chłopak raz wystartowałem w zawodach w trójboju siłowym i zdobyłem brązowy medal województwa jeleniogórskiego w mistrzostwach, ale interesuje mnie, co wolisz, co ci sprawia więcej przyjemności? Zdecydowanie kolarstwo. No, też tak myślę. Oczywiście wtedy uwielbiałam trójbój, ale jednak obcowanie z naturą, to daje kolarstwo. I z ludźmi, kolarstwo to jest sport towarzyski, nie? Dokładnie. Z czego niewiele osób zdaje sobie sprawę, ale jest... Powiem ci, że budujemy drużynę kobiet w road racingu. To jest pierwsza kolarka nasza, od razu wybitna, od razu z grubej rury. Tutaj mamy Sonię, ale chcemy zbudować taki mały skład, 4, ale konkretne dziewczyny. I taki mamy plan po tym sezonie, żeby naszą ekipę poszerzyć. Życzę ci powodzenia. Materiał do zobaczenia na kanale roadracing.pl. Dziękuję. Dawaj! Gaz! Dajesz! To jeszcze krótki wywiad. Nasz zawodnik Daniel. Danielu, powiedz, jak tam dzisiaj było, jak przebiegał wyścig? Co mogę powiedzieć? No, od początku dosyć szybko szło, bo jak wjechaliśmy po pierwszym okrążeniu tutaj na prostą startmetę, to czego, ile tam była średnia po pierwszym kółku? Nie wiem. 43 gdzieś. 42 całego wyścigu. No, około ponad 43 chyba było. Także dosyć szybko. No co, no ja po rocznej przerwie to mam jeszcze takie trochę problemy tutaj z takim rytmem wyścigowym. Na drugim okrążeniu brakło tam na Przemiłowie, tam pod górkę. No i tyle, no później był odcinek już pod wiatr, ciężko było to nadrobić tutaj do peletonu. Ale to jest pierwszy wyścig sezonu, noga się rozkręci, twoja specjalność to wyścigi na torze wyścigowym. Tak. No, znaczy ten... Najlepiej na gokartowym. Tak, znaczy ten zakręt tu na końcu też mi pasuje, bo ja... Technicznie to ogarniasz? Tak, ja 2 lata temu to jak byłem czwarty tutaj, to ja na tym zakręcie tam chyba z 10 pozycji. Road racing to jest prestiż. O, przyjeżdżają następni wywiadowani, zapraszam serdecznie. Nasza ekipa. Słuchajcie, widziałem na pierwszym kółku, jeszcze trzymaliście koło pierwszemu gościowi. Co się wydarzyło na drugim? Ja uciekałem solo, na przykład na bruku, uciekłem sobie, ale dzisiaj średnio z formą, to wiem. No i co, jechaliśmy zespołowo dzisiaj fajnie w trójkę, z Witem i z... Jest Wiciu! Chodź Wiciu, chodź. Chodź do środka. Tak, z Witem i tutaj z Tomkiem. Trenujemy sobie w trójkę jazdę zespołową. Było dzisiaj dobrze, to przede wszystkim jesteśmy zadowoleni, no i na końcu po prostu był finish. Zaatakowałem ja osobiście na Gancarskiej, Tomek siedział na kole, no ale trzeba było tutaj czekać na finish, no i ładnie finish, po prostu poszliśmy. Ja jestem prawdopodobnie czwarty, Tomek też gdzieś w okolicach. Na pewno. Czwarty, tutaj jest klasyfikacja dzisiaj, przypomnij mi jaka? Jest kategoriami. Kategoriami, czyli w kategorii czwarty. Kim byli ci dwaj chłopcy w czarnych strojach na przodzie? To byli nasi zawodniki, tak. M3. Nie, oni pojechali z M3. A to była M30. No dobra. Wiciu, jak się odnajdowałeś dzisiaj na robocie? Świetnie, zgodnie z założeniami. Chyba 10 skończyłem.
pierwszy z tej drugiej grupy, no, porwałeś to na, już na ostatnim podjeździe, już nogi strasznie zapiekły, ale dobrze, realizowaliśmy plan, które mnie zdziwiło wolne, bardzo wolne tempo podjazdu tego długiego, praktycznie 25 na godzinę, tylko końcówka tak mocno, no ale dzisiaj nie dało się odjechać, raz tam próbowałem, ale to bardziej w zasadzie, żeby tym chłopakom dać odpocząć, żeby inni się połączyli. No i oficjalnie dobre przetarcie. Widzimy się w Miękini. Miękini. Czekajcie, takie krótkie ujęcie na koło naszego sponsora. Gdzie tu są te Van Lighty? Są ja tu. Mam koło od prezesa. Są tu i koło od prezesa, Dura Ace'y. Ja jeszcze na okulary. Okej, nowy kolarz w naszym klubie. Czas go przedstawić. Tomku, parę słów najpierw o sobie, co robisz, jak długo jeździsz i przechodzimy do wywiadu. Jeżdżę 3 lata, przeszedłem z MTB, zakochałem się w pierwszej szosie, którą kupiłem za bodajże tysiaka i to było dosłownie zakochanie się od pierwszego wejrzenia w rower szosowy. No i zacząłem pojawiać się na wyścigach, najpierw miałem trek, a teraz na Giantie sobie dobrze radzę i tyle. A słuchaj, kończysz medycynę. Tak jest, jestem na 6. Czy będziesz roku, naszym tak lekarzem jest. Domowym? Tak, postaram się być lekarzem domowym, zawsze jakąś radę tutaj dać. Na przykład chłopakom. Taką, żeby nie jeździć zaraz po infekcji. Tu nie o na rady chodzi. Tak, albo nawet w trakcie infekcji, albo żeby leczyć i diagnozować się na bieżąco. Tak, no tutaj na pewno z tej strony staram się pomóc jak największej liczbie chłopaków. No jasne. Powiedz mi proszę, jak przebiegał wyścig z twojej perspektywy. Widziałem, że spawałeś od jazdy. Tak. Jak to wszystko wyglądało? No ja miałem dzisiaj takie zadanie, żeby spawać jak najwięcej, żeby nie dać nikomu tutaj uciec. Strefa sportu bardzo mocno pracowała. No i większość ataków, jakie tak naprawdę były, to ja chyba mogę powiedzieć kasowałem. Widziałem jeden. Tak, starałem się też tutaj trochę podmęczyć jeszcze, więc nie tylko spawać, ale też atakować. No i na drugim kółku na Garncarskiej starałem się być z przodu, wyszedłem z przodu, Kamil zaatakował, nie spawałem. No i no, trudno tutaj powiedzieć, trochę luka na ostatniej prostej, zostawiłem też trochę lukę do Kamila, żeby inni musieli popracować, no i w tym momencie trochę i wyszli mi chłopacy, ci, którzy w zasadzie nie jechali, sprinterzy i zostałem już było po grze, ale naprawdę bardzo aktywny wyścig, jak patrzyłem NPS godziny 25, miałem 370, więc no, powinien być z siebie i jest zadowolony. Tutaj widziałem NP Krzyśka 330 W. No to u mnie 370 przy podobnej wadze, więc naprawdę było skok za skokiem, cały czas było kasowanie. Na Winnej Górze na drugim kółku też był bardzo mocny atak z ekipą MCC. Może trochę tam powinniśmy bardziej przycisnąć. A z jakiego teamu wygrał w M20 chłopak zawody? Ze strefy sportu. Jedna. Tak, chyba Gracja. Czyli rewanż w Miękini. Oficjalne wyniki. 11-12, nie? Dobra, brakuje mi jeszcze wywiadu z Sławkiem. Czy on jest gdzieś tutaj? Ja nie robię fotografii na zamówienie.